Jesteśmy świadkami wieloletniego procesu, w którym patrioci są oskarżani przez Szajkę Ubecką z policji w Nowym Sączu o niszczenie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Oni dalej uważają, że trzeba być wdzięcznym Armii Czerwonej. I dzisiaj byliśmy świadkami uczestniczenia w procesie Zygmunta Miernika, więźnia politycznego PRL-u internowanego w Zabrzu Zaborzu, który obecnie jest więziony w Wojkowicach, gdzie został skazany na prawie rok więzienia na 10 miesięcy za to, że protestował przeciwko bezkarności Kiszczaka Jaruzelskiego tortem. Protest tortowy słynny. I siedzi w więzieniu. Zwracam uwagę, że mamy rok dobrej zmiany i nie siedzi w więzieniu nikt z SLD, PO i PSL-u. Prawda, to jest bardzo ciekawe. Ani złodziejska prywatyzacja, ani ochrona przestępców, ani niszczenie wymiaru sprawiedliwości, ani kłamstwa w śledztwie smoleńskim. Żadna z tych rzeczy nie doczekała się wniosku o aresztowanie. Natomiast jedyną osobą, która siedzi w więzieniu, jest nasz kolega Zygmunt Miernik. Co gorsza, do dzisiaj od przecież 2 miesięcy siedzi. Minister sprawiedliwości nie jest w stanie lub nie chce. Zbigniew Ziobro, w tym miejscu do niego apelujemy, nie jest w stanie wyegzekwować przepisów, jakie są w Polsce, artykułu 107 Kodeksu Karnego Wykonawczego o statusie więźnia politycznego, co się należy Zygmuntowi dla jego bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby no nie były ku temu nogi, żeby nie był w celi z bandytami, z kryminalistami, bo to jest niebezpieczne, może ktoś wyjąć długopis i wbić mu w serce czy w oko. I jako więzień polityczny powinien być traktowany po prostu z godnością jako patriota, powinna być otoczona wobec niego ochrona, bo przecież artykuł 19 Konstytucji mówi o szczególnej ochronie weteranów walki o niepodległość. Zygmunt Miernik jest traktowany jak worek kartofli, przewieziono go przecież po kilku dniach aresztowania koło domu w Wojkowicach, przewieziono go do Uherc, tam gdzie siedzieliśmy przecież w stanie wojennym. To jest 350 kilometrów, go przewieźli niezgodnie z prawem, bo wolno osadzać tylko w promieniu 100 kilometrów od domu, żeby rodzina miała blisko na widzenia. I córka jechała 4,5 godziny na widzenie do Uherc. Mamy nadzieję, że pan minister Ziobro pociągnie do odpowiedzialności przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który zdecydował o przewiezieniu Miernika z Katowic do Uherc. Przypominam, że za rządów Tuska pułkownik służby więziennej, który zapłacił 2 zł za batonik skradziony przez niepełnosprawnego więźnia, został zwolniony z pracy. Czekamy, aż za ministra Ziobro ta szajka pułkowników służby więziennej, która nas trzymała w więzieniach, zostanie zwolniona. Tak samo mamy nadzieję, że zostaną zwolnieni z pracy prokuratorzy stanu wojennego. Całą listę tych prokuratorów skierowaliśmy 2 miesiące temu do prezesa IPN-u i do ministra sprawiedliwości i do dzisiaj nie ma ani jednej decyzji o zwolnieniu z pracy tych zbrodniarzy, prokuratorów jak Artur Kasyk na przykład. To jest taki prokurator, który jest obecnie w kierownictwie prokuratury, a w marcu 1985 roku podjął decyzję o aresztowaniu nas. Zatem no, czekamy na realną, dobrą zmianę. I coś nie możemy się doczekać. Jest blisko rok i mamy całkowity brak istotnych dla nas elementów walki z szajką ubecką w służbie więziennej, w policji, w prokuraturze, w sądach. Wiemy z pism komendanta policji w Nowym Sączu, że wydano 500 000 zł na ochronę pomnika ruskich okupantów. Obecnie w Parku Skaryszewskim policja w Warszawie wydaje miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych na ochronę obelisku ruskich okupantów Warszawy. No jeszcze ten nam został do wykończenia. Także zapraszam Państwa niebawem, jak se rząd dobrej zmiany nie poradzi, to trzeba mu pomóc i to straszydło wykończyć. Więc może trzeba będzie do Warszawy jechać. Więc przypominam, że rząd po prostu podstawowych rzeczy nie robi, które są łatwe. Trzeba zmienić ustawę o ustroju sądów powszechnych, wprowadzić ławy przysięgłych, odebrać sędziom władzy. Niech obywatele wejdą losowo wybrani, tak jak było w 1928 roku w Polsce, czy tak jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w wielu krajach.
no po prostu, żeby decyzje podejmowali obywatele zgodnie z interesem publicznym, a nie jakaś szajka, wąska kasta wybrańców, szajka wybrana przez zresztą Kiszczaka, która sama o sobie mówi, że oni są, prawda, najlepiej wykształceni, najlepszą elitą. No bezczelna po prostu szajka Szumowin komunistycznych zbrodniarzy. Ani jeden prokurator PRL-owski nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Z 3000. Dalej siedzą, deprawują kolejne pokolenia. No czas to przerwać. Jeżeli nie przerwiemy, to będziemy mieli procesy polityczne i pośmiewisko tego rządu i tej władzy. Będzie po raz kolejny, jest przecież ta ekipa przy władzy od okrągłego stołu, nie wiem, aż po raz siódmy. I cały czas marnuje ten poparcie społeczne w identyczny sposób. Zostawia ubeków na kluczowe stanowiska, zostawia zbrodniarzy komunistycznych. No to są elementarne rzeczy. Jeżeli się nie będzie rozumiało, że status więźnia politycznego jest w interesie rządu, bo to nie rząd zamknął Miernika, tylko sąd. Trzeba to nagłośnić przecież. Zamiast cenzurować, wyobraźcie sobie, w wiadomościach telewizyjnych pan Kurski od 2 miesięcy cenzuruje informację, że Miernik siedzi w więzieniu. Możecie sobie to wyobrazić? Taką mamy dobrą zmianę w telewizji. Tak to wygląda. No przecież to jest niewyobrażalny skandal. Cenzura w tych niektórych prawicowych mediach. Nie mówię, że we wszystkich, bo Radio Maryja podaje Sondarni 2010, Telewizja Republika, Ewa Stankiewicz. Jest wiele mediów, które podaje. Ale są nasze niektóre media, które się zachowują skandalicznie. I my nie możemy czekać dłużej. Już 2 miesiące czekać. Rozbiliśmy miasteczko na nowo. Także chcemy naszych mediów narodowych, gdzie nie będzie cenzury, gdzie będzie informacja o działaniu sił patriotycznych i nie będzie chronienia nieudaczników przy władzy. Bo my, jak była obca władza, SLD czy PO, byśmy ją rozliczali. Ale jeszcze bardziej się martwimy, jeszcze bardziej będziemy pilnować i rozliczać ludzi, którzy pod naszymi hasłami doszli do władzy. Żeby oni nas nie skompromitowali idei. To nas bardziej boli. Nas nie boli, jak SLD to są sprzedawczyki, bo wiemy, kim są. Nie boli nas, jak PO rozkrada Polskę. Powiedzieliśmy i mówiliśmy od początku, że to złodzieje. Nas martwi, jak nieudacznicy z prawicy okrągłostołowej marnują polskie szanse. To jest nasze zmartwienie. I tu nie wolno pozwalać tym ludziom na błędy. Trzeba ich rozliczać i żądać zmian w rządzie na lepszych ludzi. I to widać teraz już, nawet mówię o tym pan prezes Kaczyński, że gdyby to od niego zależało, to Zygmunt Miernik ani jeden dzień by nie siedział w więzieniu. I co na to minister sprawiedliwości? Czemu nie robi przerwy w odbywaniu pakt? Czemu nie nadaje mu statusu więźnia politycznego? Czemu pozwala bezkarnie strażnikom więziennym tego człowieka traktować jak wielkiego przestępcę, bandytę i kuć go w kajdanki jak na filmach za ręce i nogi? No dosyć tego bezprawia. Czas na realne zmiany. Chcemy realnej zmiany, naprawdę dobrej, a nie pic na wodę fotomontaż. Nie chcemy znowu marnowania polskich szans i czasu. Bo potem się okaże, że rozprzedali Polskę do cna, zbrodniarzy wysłali na emeryturę i mamy nowe pokolenie w sądach cwaniaków, które będzie mówić, my jesteśmy Europejczykami, my mamy czyste ręce. No teraz jest szansa ich dopaść za gardło i wygonić z tych sądów. Ale trzeba się zabrać za wymiecienie tych zbrodniarzy, a nie opowiadać bajki, że będziemy zajmować się jakimiś kwestiami technicznymi w sądach, jak one są zbudowane. Dla nas najważniejsze to jest rozliczyć zbrodniarzy i wprowadzić ławy przysięgłych. Czas pilnować nasz rząd. O to wszystkich apeluję, proszę więźniów politycznych PRL-u, żeby się podpisali pod apelem do ministra Ziobry, żądające statusu więźnia politycznego dla Zygmunta Miernika. Dlatego bardzo dziękuję, żeście przybyli i że tak pięknie tutaj na tej rozprawie pokazujecie, no jak to wygląda, że mamy proces polityczny w ochronie ruskiego pomnika i zamiast być oskarżeni ci policjanci i wojewoda z PO, którzy chronili nielegalnie to straszydło sowieckie, to my się musimy przez rok dobrej zmiany tłumaczyć w sądach, a Miernik przyjeżdża w kajdanach. No dosyć tej obłudy, czas na prawdziwe zmiany. Dosyć tego marnowania polskich szans. Chciałem wam serdecznie podziękować za solidarność z Zygmuntem. Zygmuntowi powiedziałem w
jaka jego ważna jest rola ta od siatki. Zygmunt musi wiedzieć, że niestety, ja się zgadzam z Adamem, co tu mówił, ale trzeba sobie mówić pełną prawdę do końca. Zygmunt jest ofiarą właśnie okrągłego stołu. Bo ja mówiłem tu po na ostatniej manifestacji coś o tej korporacji sędziowskiej. I po prostu, chwała Bogu, że wreszcie Kaczyński się odezwał w sprawie Miernika, bo może na tym Ziobro, że tak powiem, się pochyli. Bo Zygmunt jest ofiarą wojny Prawa i Sprawiedliwości z całą tą korporacją. Myślę, że to musimy sami tu wyraźnie powiedzieć. Zygmunt siedzi po to, żeby Polacy się obudzili, żeby pogonili tą połotę. Ja powiem nie okrągłostołową, ale jeszcze przed okrągłostołową. Jak ja patrzę na profesora Sola, to ja się pytam, gdzie jest u niego jakaś profesura. Przecież to jest zwykły chan. To nie jest profesor Sol, tylko to jest chan. Oni uciekają w ogóle od tego problemu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak ja się patrzę na kolegów tutaj, z którymi kiedyś byłem w 80 roku i oni sobie będą maszerować teraz 11 listopada. No chcą dostać pysk, no i chyba dostaną. No nie widzą. Właśnie dlatego tutaj chcę tylko Adama uzupełnić, że nie może być tylko miasteczko w Warszawie i chwała, że tam jest. Ale myśmy powinni robić, panowie i panie, śladem naszych ojców, śladem Pileckiego, bo dzisiaj jest rocznica państwa podziemnego. Co się robi, jak się ma do czynienia z przemocą? Jak nie pomaga tak zwana demokracja, czyli demokracja Platformy, KOD-u, to się tworzy piątki, szóstki i tak dalej i normalnie wali się w pysk, tak jak powiedział Wojtek Cejrowski. Dziękuję. Brawo, brawo! Zwolnić Miernika, wsadzić Miśnika! Zwolnić Miernika, wsadzić Miśnika! Zwolnić Miernika, wsadzić Miśnika! Wsadzić Miśnika! Zwolnić Miernika, wsadzić Miśnika! Kto pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać inaczej. Terminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli UPK. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać inaczej. Sprawy sądowe to już blisko 2 lata się ciągną. Dzisiaj jest okrągła rocznica, kiedy doszło do tego protestu. Ale mamy te procesy. Te procesy jednak potrafimy wygrać i wygrywamy w sądach. Natomiast myśląc o niepodległej Polsce w latach 60. czy 70. nie wyobrażałem sobie tego, że w niepodległej Polsce za działalność patriotyczną można iść do więzienia. I o ile sądy przedtem skazywały na jakieś 2 tygodnie, na tydzień więzienia, to poszły na całego w przypadku Zygmunta Miernika. Za to, że odważył się zaprotestować przeciwko umarzaniu spraw i uniewinnianiu zbrodniarzy komunistycznych. Bo to nie tylko ci główni, którzy stali na samej górze państwa komunistycznego, czyli Jaruzelski i Kiszczak, ale całe plejady innych malutkich, mniejszych oprawców i tych, którzy wydawali wyroki śmierci i oskarżali. To sędziowie, prokuratorzy, nikt z nich nie poniósł kary. No natomiast wybrano jedną osobę, która zaprotestowała na sali sądowej przeciwko temu sposobowi prowadzenia spraw.
i Zygmunta Miernika skazano na prawie rok więzienia i wyznaczono więzienie, do którego musiał się zgłosić do odbywania kary. Ta rzecz jest niedopuszczalna. Mamy rządy tak zwanej dobrej zmiany, które odpowiadają również za to, co dzieje się w Polsce. I te rządy dobrej zmiany na czele z ministrem sprawiedliwości, bo on powinien dbać o sprawiedliwość, Zbigniewem Ziobro, który nic do tej pory nie zrobił, aby wnieść rewizję nadzwyczajną, aby doprowadzić do wznowienia sprawy i uniewinnienia Zygmunta Miernika, bo za swój czyn, którego dokonał, to oczywiście nie powinien pójść nawet na jeden dzień do więzienia. Wprost przeciwnie, należałoby go odznaczyć i to wysokim odznaczeniem państwowym. Bo on jeden w imieniu nas wszystkich odważył się tym tortem zdzielić panią sędzią, która Wielkolawską, której się to należało. Należało się plejadzie sędziów, którzy mówili, no nie skazujemy tych zwójka, którzy mordowali bezpośredni oprawcy, nie skazujemy również ubowców, esbeków, sędziów, prokuratorów, którzy wydawali dziesiątki i setki wyroków śmierci, no i tych, którzy stali na samej górze. I on przeciwko temu zaprotestował, myślę, że w imieniu wszystkich patriotów, bo społeczeństwo musi się obudzić, bo my obudziliśmy się już dawno. My nigdy nie przespaliśmy tej sprawy. Robić powstania, zdrajców przeganiać i na